Siemanko Martki, witam was w kolejnym vlogu. Żniwa, żniwa i pożniwa, jak to się mówi. A tu ładnie za drzwiami garażu słychać zetora. Co my dzisiaj robimy? Zobaczcie sobie sami. Budzimy sobie obornik pod rzepak. Dzisiaj taki typowo jesienny dzień. Pada deszcz. Ładna kajóweczka, ładnie moczy. Akurat się ładnie uprawi pod rzepak. I będzie... będą eleganckie warunki do dysiania. Rzepak od razu ładnie skiełkuje. Romeo ładuje, tu oczywiście musi wjeżdżać na podjazdy. Sami wiecie, ten rozrzutnik jest dosyć wysoki i zatorem ma robotę na niego wrzucić. Dwa rozrzutniki już wywiezione. Romeo teraz nakłada trzeciego i będziemy sobie lecieć na pole. Rozpierdzielać dalej. Pole już jest, mamy głębosze mamy zrobione. Dwa kawałki. I tam idzie obornik. Trzeba mocno padać. Też mamy dwie łódki pomiotu kurzego. Będą szły na inne działki, nie pod rzepak. Więc troszkę rozważenia jest. Dzisiaj myślę do wieczora na pewno i resztę jutro z rana do południa. Po południu oddajemy ciągnik chłopakom. Podziękowania dla Michała i Marka. Oczywiście za użyczenie maszyny. Bo powiem tak, od weekendu zaczyna się sezon kukurydziany. I oto tym byczkiem będę sobie jeździł w tym roku, w tym cały sezon będę jeździł. Będę nim woził kukurydzę na kiszonkę, więc w parwach zielonych praktycznie ten sezon będzie. Michał będzie jeździł New Hollandem, Marka, a Marek oczywiście co? Ściekarnią. Piękny deszcz. No i dobra, szybka ewakuacja do kabiny. Bo kurde leje jak głupie. Tam z tyłu kurde świata nie widać, zobaczcie. Tak dosyć mocno pada. I takim oto sprzętem będziemy sobie przez cały sezon kukurydziany wozić sieczkę na pryzmę. Zobaczymy jak to pójdzie. Miejmy nadzieję, że wzorowo z jeleniem na masce będziemy działać z ekipą Marka i Michała. Mordki, lecimy sobie z tematem na pole. Sami widzicie, zaczęło padać dosyć mocno. Oby nam się to udało wywieźć, bo już jutro trzeba sprzęt dawać. Tu już szósta klasa ziemi, zobaczcie, zaczyna woda stawać. Więc może być ciekawie. Na polu w miarę powinno iść, tylko najgorzej mówię, żeby to tak się nie rozklikrało mocniej. Bo z rana napadało 10 litrów, teraz już pewnie około drugie 10 litrów. Otwieramy sobie jedną klapę z tyłu. Woda płynie drogą, kurde. Jak nie padało, to nie padało, jak będzie klikrać teraz, to będzie klikrać. Tak jest zawsze. Jest deszcz potrzebny, to nie ma. Wszystko schnie, a jak deszcz za dużo, to też niedobrze. Dobra, otwieramy sobie gilotynę. Gitara i posuw. Szkoda, że nie słychać tego dźwięku, kurde, w kabinie jak na dworzu. No człowiek byłby głuchy po całym dniu.
się robi plipra z góry. Kurwa. Miało być tak ładnie. Leje jak głupie. Taki mamy klimat niestety. Ale ładnie, fajnie przygotowane pod rzepak, a to kurde się uwlec nie idzie. Jedna taka ulewa, to wcale nie ujadę na polu. No i zobaczcie, mordeczki, cały czas się czekało na te żniwa, żniwa minęły. Praktycznie jesień na polach się robi. Kurde, on tańcuje tu. Jesień na polach. Rzepaki zaraz zaczną siać. Dzieci do szkoły pójdą. I tyle z wakacji. Plipra. No tak przeskakuje, bo mam pole tutaj po głęboszu. Jak praktycznie wjedzie kołami w to. Nie podoba mi się ta robota już. Oby już nie padało, bo przestało w miarę. Też za mocnej ziemi tu nie ma, to powinno iść jechać. W trzecim pobiegu będę jeździł, bo to w poślizg trochę, żeby nie szło mi za grubo. Gdzie w poprzednich śladach woda stoi. No a tu jest piach, to idzie elegancko. Zobaczcie, no jesień idzie, bo już człowiek w bluzie kurde chodzi. No i co, zjeżdżamy z pola, jedziemy na załadunek. Romeo będzie ładował, my pójdziemy sobie zobaczyć za chwilę na Dyszomysz, ile tam napadało więcej. Ładnie sobie mruczy. Przed chwilą rzeka płynęła normalnie. Plipra się robi. Dobra, idziemy sobie zobaczyć, ile napadało. Romeo niech tu ładuje. Przed wożeniem dzisiaj jak szliśmy wozić obornik, no po oprzątku praktycznie tak to było 10 litrów. Dobre 10 litrów tak było. Teraz to jest 23. Lux robota. Oczywiście sznurki też są. No wczoraj gdzieś wozili gnój, chłopaki. A wiadomo jak to ludzie wrzucają do obornika wszystko praktycznie. Co możliwe. Wszystko. 7, 8, 20.
niezniszczalne modele, jak to się mówi. 12 tysięcy ponad motogodzin na silniku i to chodzi. Myślę, że się dogadamy w sezonie kukurydzianym. Będziemy napierdalać ostro. No i niestety mordeczki, ładujemy sobie ostatni rozrzutnik na dziś, bo no pogoda, płata figle, leje dalej. Sami widzieliście na polu, co się robi i rezygnujemy z dzisiejszej roboty. Trzeba poczekać, no i też wyszła mała troszkę taka komplikacja, bo opona przednia w John Deere pokazała gulajkę i teraz trzeba będzie zmienić. Właściciel tutaj John Deere już tam oponował sytuację. Dzisiaj jest środa, opony prawdopodobnie będą na piątek, więc piątek dalej będziemy wozić opornik. No i dobra mordki, wozimy dalej po małych przygodach, sami widzieliście. Tak jak wam mówiłem, opona dostała gulajkę, teraz John Deere już ma dwie nowe opony założone z przodu. Ładujemy ostatnią kubkę obornika. Tutaj zostaną tylko dwie kubki pomiotu dużego i bajunia. Dwie opony do przodu nowe dostał. Michał to zakupił. Firmę BKT. Nie widać, bo ciemno. Może zapalę światło. Zapalę światło wam pokazać. O. O. Będzie coś widać? O, coś widać. Nilsa mają cycki też jeszcze. Zobaczcie, tu jest. Jeleń. Ładujemy, lecimy na pole. I ogień. Oby tylko się mocniej, za mocno traktor nie pobrudził, bo będę musiał kurde go umyć. Dojeżdżamy do końca pola, tu już jest złączone. Zawracamy, kręcimy bączka i lecimy tam. Od połowy będziemy sypać. I tak to wygląda. Jesień się robi na polach. Co to będę dużo gadał? Muszę wolniej jechać, bo te kolejne tu zostały od wczorajszego wyważenia. Dobra, posuw mamy wyłączony. Wracamy tam, gdzie się już zazębiło. No i dobra mordki, walimy już drugą działkę. Mamy godzinę 21:39 dokładnie. Troszkę jeszcze tego wożenia jest. No i co mordki, myślę, że taki vlog się spodobał. Załączę wam jeszcze więcej światełek, żebyście widzieli na zakończenie cały zestaw. I co? I będziemy teraz się spotykać częściej z John Deere'em na kanale, na Facebooku, na Instagramie, nawet na TikToku. Będziemy sobie wozić razem z John Deere'em kukurydzę i z chłopakami, jak co roku praktycznie, bo już teraz czwarty sezon. Czwarty. No czwarty, o. Jeśli nie mylę, to czwarty. No, będziemy się widzieć częściej.
będzie oporowo, całodobowo. I co, Mordki, ja myślę, że taki vlog się spodobał. Myślę, że uda mi się nagrać wam siew rzepaku, bo będę to robił na nawigacji. Pierwszy raz na nawigacji będę siał i mam nadzieję, że wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie się, nara, cześć.